Kiedy Neymar rozpoczynał swoją karierę w Brazylii, nazywano go nowym Pele, a nagrania z jego umiejętnościami coraz to szybciej rozprzestrzeniały się po świecie, zalewając cały piłkarski internet jego magicznymi sztuczkami. Kibice postrzegali go jako przyszłego zdobywcę złotej piłki, a w Brazylii rosła nadzieja na to, że będą mieli lidera, który poprowadzi ich do kolejnego triumfu na Mistrzostwach Świata. Neymar czarował wszystkich, a o jego talencie w Europie było głośniej niż o jakimkolwiek innym wcześniej. Ciężko temu się dziwić, w końcu jego początki w Santosie były naprawdę niebywałe. Swój debiutancki sezon rozegrał mając zaledwie 17 lat, a już w tak młodym wieku w 48 spotkaniach zdobył 14 goli. Ale nie bramkami tutaj zabłysnął, a niebywałą techniką, o której mówił każdy kochający fan futbolu. Jeszcze na dobre nie rozpoczęła się jego kariera, a nazwisko Neymara już znał prawie cały piłkarski świat. Prawdziwy, poważny przełom w jego karierze, który napędził tylko zainteresowanie jego osobą, nastąpił w 2011 roku, bo wtedy jego Santos znalazł się w finale klubowych Mistrzostw Świata, gdzie Neymar przegrał ze swoją przyszłą drużyną, ale w końcu w pełni pokazał się całemu światu, nie tylko od strony szalonych kompilacji. Również w 2011 roku zadebiutował w koszulce Canarinhos na pierwszym większym turnieju w jego życiu, a było to Copa America odbywające się w Argentynie. Brazylia na tym turnieju odpadła w ćwierćfinale rozgrywek, oddając wyższość drużynie z Paragwaju. Neymar okazał się z czasem pierwszym chłopakiem łamiącym stereotyp dzieciaka z YouTube'a. Zazwyczaj takie różne kompilacje nie miały większego pokrycia z rzeczywistością, a Neymar udowodnił jednak, że nie tylko błyszczy w internecie, a jego umiejętności nie kończą się na kilku kiwkach. Tak wprawdzie bardziej udowodnił to dopiero w Barcelonie, ale o tym powiem zaraz. Nie było jednak do końca tak kolorowo i to, co dzisiaj dzieje się w Paryżu, również miało częściowo swoje miejsce właśnie w Santosie. Neymar od zawsze miał ogromne ego i starał się wszystkim dyktować i pokazywać swoją wielkość. Mental, nieprzystosowany do tak wielkiej piłki, zawsze był problemem Brazylijczyka. Jak jego kariera pokazuje, za każdym razem, kiedy był największym autorytetem w drużynie, starał się robić co chciał. Jedynie drużyna Brazylii oraz Barcelony zawsze trzymała go przy dobrym zachowaniu, ale też patrząc, jakie w obu drużynach były autorytety, ciężko się temu dziwić. Zaraz opowiem wam całą historię, jak Neymar zrujnował swoją karierę, ale najpierw chciałbym opowiedzieć wam o partnerze tego odcinka, jakim jest STS, czyli legalny polski bukmacher oraz sponsor reprezentacji Polski, który przygotował dla was coś specjalnego. Poniżej w opisie znajduje się link do oferty STS, gdzie po rejestracji z mojego linku oraz z kodem Świat Futbolu możecie otrzymać bonusy przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie aż do 1500 zł. Dodatkowo na stronie możesz wykonać zadania, a za nie otrzymasz bonusowe 60 zł. Warto zarejestrować się już teraz, ponieważ jutro odbędzie się mecz eliminacyjny reprezentacji Polski z reprezentacją Mołdawii, więc jest co obstawiać. Pierwszy zakład dodatkowo jest bez ryzyka do 100 zł, co to oznacza? Jeżeli dobrze wytypujesz, wygrywasz, jeśli nie, a kwota zakładu nie przekroczyła 100 zł, kasa wróci do ciebie. Wszystko to daje łączną kwotę 1660 zł bonusu. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl, link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Prześwietne początki Neymara w Brazylii pociągnęły za sobą to, co wprawdzie musiało się w końcu stać. W jego piłkarskiej karierze musiał postawić krok do przodu, a okazała się nim Barcelona. Nigdy do końca nie wiesz, co możesz spodziewać się po takim piłkarzu, szczególnie, że poza kilkoma meczami na światowym poziomie, na co dzień grał w lidze brazylijskiej, więc ryzyko, że nie utrzyma tempa, było dość spore. Tych negatywnych myśli nie zamierzał jednak przyjmować absolutnie nikt w samej Katalonii. Najlepiej za to poświadczy prezentacja samego piłkarza, na której zgromadzono 57 tysięcy kibiców, a wszyscy byli po to, by powitać młodego Brazylijczyka. To była druga największa frekwencja na prezentacji piłkarza w historii Barcelony, wyżej był tylko Zlatan Ibrahimowicz. Możecie tylko pomyśleć sobie, jak wielkie nadzieje pokładali w nim kibice Blaugrany. Został powitany jak prawdziwy król, mimo że jeszcze w poważnej piłce tak naprawdę nie zdążył zaistnieć. Jego pierwszy sezon w Barcelonie nie był najlepszy, choć oczywiście daleko było do tragedii, od Brazylijczyka wymagano znacznie więcej. Sezon 2013-2014 zakończył z 15 bramkami oraz 15 asystami w 41 spotkaniach, a w Katalonii dało się wyczuć spory niedosyt. Eksplozja jego talentu nastąpiła dopiero rok później, a była ona na tyle duża, że już wtedy był uważany za trzeciego najlepszego piłkarza na świecie, a kibice sądzieli, że będzie on pierwszym spadkobiercą współdzielonego tronu po Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi. Drugi sezon w Barcelonie to absolutnie najlepszy okres w całej karierze piłkarza. Neymar na 51 spotkań zanotował aż 39 bramek, a do wszystkiego dołożył dla Barcelony piątą Ligę Mistrzów. We wszystkim zdecydowanie pomogło jedno z najlepszych, o ile nie najlepsze trio w historii piłki nożnej.
Mowa tu oczywiście o słynnym MSN składającego się z Messiego, Neymara oraz Suareza. Właśnie w tamtym sezonie swój pierwszy rok w barwach Blaugrany rozgrywał Luis Suarez. MSN nie tylko posiadał spore umiejętności, ale przede wszystkim mieli między sobą niesamowitą chemię. Dzisiaj gdybyśmy tylko spojrzeli na tercety w piłkarskim świecie, Mbappe, Neymar oraz Messi wydają się atakiem z kosmosu, a w praktyce nawet nie dorównali wielkości MSN. Barcelona na tamten okres wydawała się wręcz zbawieniem dla kariery młodego i rozwydrzonego Neymara. W tamtym momencie niesłychanie potrzebował on wyższego autorytetu, który będzie w stanie szybko doprowadzić go do pionu. Wśród takich piłkarzy jak Piqué, Messi, Busquets, Iniesta czy Xavi był jeszcze malutkim, mało znaczącym piłkarzykiem. Miał kogo obserwować i śledzić, a dziś z perspektywy czasu wydaje się, że to przyjaźń z Messim najbardziej pozytywnie wpłynęła na jego formę w Barcelonie. Mimo pojedynczych afer omijała go tam kontrowersja, a już na pewno nie było głośno o jego wybrykach poza boiskiem, tylko faktycznie mówiono o jego piłkarskich umiejętnościach. Kules widzieli w nim prawdziwego lidera, który naturalnie zastąpi Leo Messiego. Byli w nim prawdziwie zakochani, a ten okres buntu z Santosu zdawał się, że Brazylijczykowi coraz bardziej przychodzi. Tak mogło wydawać się na pierwszy rzut oka, ale Neymarowi ciągle przeszkadzało bycie w cieniu Messiego. Chciał być tym numerem jeden, twarzą klubu i pierwszym spojrzeniem. Gdy wtedy myśleliśmy o Realu Madryt, przed oczami ukazywał się od razu Ronaldo. Gdy myśleliśmy o Barcelonie, przed oczami ukazywał się Messi. Neymar też chciał być numerem jeden i dobrze zdawał sobie sprawę, że tym numerem jeden nigdy nie zostanie w Barcelonie. Trzeba przyznać mu rację, bo choć nie wiemy, jak ta kariera by się potoczyła w przypadku zostania na Camp Nou, jednak od odejścia Messiego mijają dzisiaj 2 lata, a kibice częściej skandują jego nazwisko niż piłkarze, którzy wygrali ostatnio ligę. Status Messiego sięga wyżej niż idol. On ma tam już status Boga. Oczywiście to tylko spekulacje, bo nigdy nie możemy być pewni, jak faktycznie ta kariera by się potoczyła, ale warto mieć na uwadze to, że Messi dopiero teraz kończy karierę, a pewnie gdyby nie odszedł do PSG, dalej w Barcelonie grałby na najwyższym poziomie. Neymar ma już 30 lat. Nawet gdyby obaj zostali, wydaje się, że nigdy Brazylijczyk nie wskoczyłby na miejsce Argentyńczyka, a po prostu w tamtych czasach nikomu nawet by nie przeszło przez myśl to, że Messi tak wiele lat będzie na tak kosmicznym poziomie. Momentem zwrotnym w karierze Neya wydaje się sezon 2016-2017 i pamiętna remontada przeciwko przyszłej drużynie Neymara, PSG. Barcelona, odrabiając straty, pokonała Paryżan 6-1 i gdyby nie Neymar, nigdy do tego wyniku by nie doszło. To on strzelił 2 arcyważne bramki, pobudzając całą drużynę do odrobienia strat. Poza tymi bramkami był to niesamowity mecz Neymara, wręcz bezbłędny. Na boisku był prawdziwym kosmitą. Po takim meczu powinien być jasnym bohaterem, no ale to Katalonia, a nim może być tylko jedna osoba. Z tego spotkania najbardziej zapamiętany przez wszystkich obrazek to Messi stojący na bandzie reklamowej nad znoszącymi go w górę kibicami Barcelony. Neymar, mimo że zagrał na poziomie ikonicznym, skończyło się to wszystko tylko na boisku, bo w późniejszym czasie szybko zapomniano o jego zasługach. I właśnie ten sezon był ostatnim sezonem Brazylijczyka w barwach dumy Katalonii. Tak jakby zrozumiał, że nigdy nie będzie tu numerem jeden, a przecież miał potencjał, by nim zostać. Na taką okazję tylko czekali Katarczycy, którzy przede wszystkim wizerunkowo potrzebowali takiego piłkarza, ale o tym opowiem zaraz. Mimo pięknej historii, jaką Neymar napisał w Barcelonie, pozostał ogromny niesmak i ten odchodził w bardzo chłodnych relacjach. Tak jakby ponownie przebudziło się w nim to dziecko z Santosu. Gdy spekulacje z Paryża stawały się coraz głośniejsze, Neymar cały czas deklarował, że nie jest pewny swojej przyszłości w klubie, zamiast wprost powiedzieć, że odchodzi. Wszystkim w Barcelonie wydawało się, że to gra na zwłokę. To tylko zagrywka pod nowy kontrakt. W końcu czemu Ney na takim etapie kariery miałby decydować się na przejście na Parc des Princes? Przecież tu nie było nic logicznego. W tym wszystkim spory żal do piłkarza mieli kibice oraz zarząd. Gdyby dobrze wcześniej ich poinformował, Barcelona mogłaby w tym czasie szukać odpowiedniego zastępstwa. Gdy PSG wpłaciło klauzulę kontraktu, było już za późno, a każdy mocny klub w Europie wiedział, że Barca będzie teraz zdeterminowana, by pozyskać jego następstwo, więc mogli mocno podwyższać swoje oczekiwane kwoty. Szczególnie, że wiedzieli o 222 milionach euro. Jak na piłkarza, który od Barcelony dostał bardzo dużo, naprawdę było to słabe zachowanie. Do tego na sam koniec doszło do bójki na treningu. Wściekły Neymar rzucił się na Nelsona Semedo i w takim samym nastroju opuścił trening. Bardzo nieprofesjonalne zachowanie i splamienie tego wszystkiego, czego wcześniej udało mu się dokonać. U kibiców Barcelony można było zaobserwować spory ból, ale też żal do samego piłkarza. Wszyscy myśleli, że ta historia z Brazylijczykiem w roli głównej będzie wciąż pisana, a to, co się udało zrobić do teraz, to tylko krótki wstęp. Okazało się, że Neymar po niespełna 4 latach chce zejść na własną ścieżkę. Na stole pojawiły się 222 miliony euro, została wykupiona klauzula, a Barcelona nie miała nic do gadania. Neymar stał się najdroższym piłkarzem w historii. Rekord do dziś jest nieruszony.
Gdy odchodził w 2017 roku, miał stać się twarzą projektu w Paryżu. Wtedy był uważany za trzeciego najlepszego piłkarza na świecie, więc tak naprawdę katarski szejk nie mógł sobie wymarzyć nikogo lepszego. Messi oraz Ronaldo byli nie do wyciągnięcia. Świat oszalał, a PSG po raz kolejny pokazało swoją moc. Los zagrał mu na nosie do tego stopnia, że ten dzisiaj nie tyle co nie jest najlepszym piłkarzem na świecie, co nie jest nawet najlepszym piłkarzem w samym Paryżu, a twarzą projektu stał się Kylian. Cel dla Neymara i PSG był bardzo prosty. Paris Saint-Germain wygrywa Ligę Mistrzów, a Neymar zgarnia złotą piłkę, na którą prawdopodobnie nigdy nie mógłby liczyć w Barcelonie. Wszystko wydawało się takie proste, ale chyba nie muszę mówić, że tak nie było. Neymar nigdy nie posiadał mentalu, by zostać prawdziwym liderem, a takim miał się stać w PSG. Zawsze, gdy dawano mu za dużo, stawał się rozwydrzonym dzieciakiem, robiącym sobie absolutnie co chce. Nie inaczej było w Paryżu. Tam nie miał nikogo nad sobą. Ani lepszych piłkarzy, ani weteranów, którzy mogliby trochę sprowadzić go w dół. Nie doświadczał żadnych konsekwencji swoich czynów. Neymar był swoim panem. Gdy tylko coś mu się nie podobało, do wszystkiego wchodził właściciel, dbając o swoją gwiazdę. Zwalniał trenerów, wyrzucał piłkarzy i starał się o wszystko, czego chce Neymar. Nie muszę chyba tłumaczyć, że to szybki spadek na dno, czego dowodem może być dzisiejsza forma Brazylijczyka. Poza przegranym finałem z Bayernem Monachium w 2020 roku, ciężko doszukać się jakiegoś pozytywnego momentu w karierze Neymara na Parc des Princes. Regularny regres, a dzisiaj to nawet już ciężko stwierdzić, jakim do końca jest piłkarzem. Gdyby policzyć jego wszystkie spotkania od początku swojego pobytu w Paryżu, Neymar ominął łącznie aż 3 sezony gry. To kosmiczna ilość, biorąc pod uwagę, ile w Paryżu już gra. Brazylijczyk jest często faulowany, a kondycja fizyczna jego ciała na pewno nie wygląda dobrze, jak na 30-latka. Do tego wszystkiego cały czas towarzyszyło mu nocne życie. Brazylijczyk nigdy nie krył tego, że lubi imprezować, a właśnie nocne życie miało być jego odskocznią od piłki nożnej i związanej z nią presją. Niektórym zawodnikom to służy, jednak zupełnie inaczej jest z samym Neymarem, który przez owe imprezy rozpuścił się chyba za bardzo. W reprezentacji czy Barcelonie, choć imprezy oczywiście się zdarzały, miał nad sobą kilku katów. Tutaj dostał wolną rękę i chyba nie trzeba dodatkowo obrazować, jaki miał to ogromny wpływ na jego karierę. Zdaje się, że cierpliwość szejka do Neymara skończyła się już bardzo dawno, a na pewno spory wpływ na to miał Mbappé, który od kilku dobrych lat jest twarzą projektu Paryżan. Po co dzisiaj im Neymar, skoro mają kogoś takiego jak Kylian? Brazylijczykowi kończy się kontrakt, a wszystko wskazuje na to, że o przedłużeniu ani nie myśli szejk, ani sam zainteresowany. Potwierdzić to może ostatnia feta w wykonaniu PSG po tytule mistrzowskim. Ze świętowania z kibicami zrezygnował Messi, Galtier oraz Neymar. Trzy osoby, o których od dłuższego czasu mówi się, że są na wylocie. W PSG jego osoba znudziła już absolutnie każdego, a nikt nie ma ochoty patrzeć na Neymara już więcej. Takie oznaki dawali już od jakiegoś czasu kibice Paryżan. Ciągłe imprezy, wąty, machanie rękoma, kontuzje czy nawet bójka z kibicem. Tego nikt w Paryżu nie chce już oglądać, a upust swoim emocjom dali ostatnio właśnie kibice PSG, zjawiając się chociażby pod domem Messiego. Ta niechlubna historia romansu Neymara z PSG zdaje się dobiegać końca, a nam zostaje tylko myśleć, co by było, gdyby Neymar wybrał inny klub, miał inny mental lub pozostał w Barcelonie. Dzisiaj po jego karierze możemy mieć jedynie niedosyt, a sam zostanie zapamiętany nie jako najlepszy piłkarz na świecie, a zmarnowany talent, który mógł świecić znacznie, znacznie bardziej. Nie tylko rozczarował on kibiców PSG czy Barcelony, bo przecież nie powiedziałem za wiele o reprezentacji Brazylii, która widziała w nim nowego Pele. Neymar poza Pucharem Konfederacji nie wygrał nic, do tego nie przywiózł nawet żadnego medalu z Mistrzostw Świata, na co Brazylia czeka już tak wiele lat. Najlepszy swój mundial rozegrał w 2014 roku, gdzie doznał bardzo poważnej kontuzji, która groziła mu kalectwem. Wtedy jego brak w meczu z Niemcami Canarinhos poczuli do tego stopnia, że dostali łomot aż 7-1. Był to też ich ostatni półfinał, a na przebłysk któregoś z piłkarzy raczej będą musieli jeszcze trochę poczekać, bo po mundialu w Katarze Neymar ogłosił swoje przejście na reprezentacyjną emeryturę. Wszystko zmierza powoli ku końcowi, a Neymar dzisiaj wygląda na piłkarza mocno zmęczonego piłkarskim światem. Nie widać już w nim takich ambicji jak wcześniej, jego dni zdają się być już policzone. Szkoda, bo ma zaledwie 30 lat, co daje jeszcze perspektywę kilku dobrych, mocnych sezonów na poziomie, ale skoro to jego wybór, to nic tylko go zaakceptować. Dzisiaj może mieć on duży problem, by znaleźć swojego pracodawcę w mocnym europejskim klubie. PSG popsuł sobie PR bardzo mocno, a sam nie jest na tyle młody, by ryzyko się opłacało. Mówi się bardzo dużo o jego powrocie do Barcelony, ale jak wszystko się zakończy, pokaże nam tak naprawdę czas. Wielki talent, który mógłby być zdecydowanie kilka poziomów wyżej. Przykro patrzy się na ostatnie lata kariery Neymara. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca, dajcie znać, co myślicie o całej karierze Neymara, czy potencjał został wykorzystany do końca, czy niekoniecznie, czy dało się lepiej spożytkować tą karierę. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca, mówił do was Jerzyk, widzimy się już niebawem, siemano. A ja jeszcze na sam koniec chciałbym wam przypomnieć o ofercie STS i o tym, że z kodem Świat Futbolu otrzymujecie gwarantowane bonusy. Sprawdźcie koniecznie link w opisie i przypiętym komentarzu, oferta skierowana tylko dla osób pełnoletnich.